Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag pierwszym odcinku nagram dla was grę Mimikra Horror Online. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy mnie oglądają, subskrybują i ci, którzy mnie obserwują. No to teraz naprawdę zaczynamy grać, no w końcu. Ten problem został już naprawiony, więc teraz możemy zaczynać grać w końcu. Tylko musimy poczekać, aż tu się wgra. No, nareszcie. W końcu se porządnie zagram. Jesteśmy w środku. Zaczynamy misję. W końcu jesteśmy w grze. Coś niesamowitego. Wchodzimy do pokoju i szukamy czegoś, co będzie dla nas potrzebne. Trochę ekran zmienię. Jesteś zainfekowany. Zabij wszystkich ludzi. O kurde. Kurde, jestem zainfekowany. Tutaj są mi jakieś potrzebne informacje. Zbierz rzeczy osobiste zespołu, zanieść narzędzia do pomieszczenia z elektryką, zabrać kanistrę z benzyną do pomieszczenia z generatorami, zabierz skrzynkę z dynamitem na zewnątrz, czy zabierz bezpieczniki do pomieszczenia z wentylacją i zabierz próbówki do laboratorium. Jestem strasznym stworem. Ogrzewanie bazy jest włączone. Ogrzewanie bazy jest włączone. Dobra, co tu teraz robić? Na razie tak się tylko rozglądamy. Co tutaj można by było zrobić? Muszę kogoś dorwać. Muszę lecieć do elektrowni. Kurde, ktoś mnie to trafił. Jak się zmienić w człowieka? Zmieniłem się. Dobrze. Muszę szukać jakiejś gaśnicy, bo zaraz spłonę. A nie, już wszystko jest okej. Znowu się zmieniłem w stwora. Otwór został zabity. Ludzie zwyciężyli. Nowa skrzynia. Zarobiłem to trochę. Ludzie, zarobiłem to trochę. Coś niezłego. To będzie niezła gra na kanał, mówię wam. Ludzie mnie po prostu dorwali. I powstrzymali mnie. Kurde, tylko te reklamy. Jakby ich nie było, to by było dobrze. Ale tak to płacą tym z gry, tym dystrybutorom gry, żeby były coraz to lepsze i fajniejsze reklamy, a tak nie ma. Początek. Кстати, я убил Лумон. No gramy przeciwko innym. Monster Loch Ness. Chcę dodać cię do znajomych. Dobra, dodaję go. Im więcej nas w tej grze, tym lepiej. Poboczne misje i różne zaopatrzenia z brońmi. Akurat to jestem w stanie zrobić.
Dobra. Pomieszczenie generatorowe. Zobaczmy, dokąd mnie ta droga zaprowadzi. A, mój własny pokój, dobrze. Wszystkie drzwi się przede mną otwierają, kurde. Lecimy dalej. Którędy teraz, w prawo czy w lewo, widzowie? A, w prawo. Pokój radiowy. Pomocy, jeżeli ktoś mnie słyszy, to musi mi pomóc. Pomocy. Fale radiowe dobrze są nastrojone. Nie, to nie ten pokój. A może to ten tu obok. Zbadaj komórki potwora, wyślij sygnały alarmowe, zanieś walizkę z kartami dostępu do pokoju ochrony, zabrać klucze do szafek osobistych. Pokój wypoczynkowy, ale podobny klimat jak w... Podobny klimat jak w Call of Duty Modern Warfare. To którego ralachu. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj możemy się zdrzemnąć. Włącz system bezpieczeństwa bazy i zabrać klucze do szafek osobistych. Perspektywa w tej grze jest całkiem nie na miejscu, więc musimy tutaj zbadać wszystkie lokacje. Natychmiast opuść bazę. Biegniemy przez biegun zimowy. Zbierz rzeczy osobiste zespołu. A można go jakoś zabić, czy co?
Oceni ten mecz. Dziękujemy. Twoja opinia była niezmiernie nam potrzebna. No dobra. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z tej gry, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Witki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka. Ale zanim skończymy, to jeszcze tą reklamę musimy wysłuchać. Czekamy. Teraz dopiero pawidzowie.